To były bezpieczne i spokojne święta. Tak policjanci podsumowali działania Bezpieczna Wielkanoc prowadzone na drogach miasta i powiatu tarnobrzeskiego. Tegoroczne działania Bezpieczna Wielkanoc trwały 4 dni. W tym czasie głównym zadaniem policjantów było dbanie o porządek oraz bezpieczeństwo kierowców i pieszych podczas wzmożonego ruchu związanego z podróżami świątecznymi. Jak się okazało, na drogach miasta i powiatu tarnobrzeskiego było bezpiecznie. Kierowcy wykazali się dużą odpowiedzialnością, nie odnotowano żadnych wypadków drogowych, nikt nie zginął. W tym okresie policjanci skontrolowali 203 uczestników ruchu drogowego, zatrzymali 5 pijanych kierowców i wzywani byli do 5 kolizji drogowych. Funkcjonariusze koncentrowali się na monitorowaniu przestrzegania dopuszczalnej prędkości przez kierujących, używając laserowych mierników prędkości z wizualizacją oraz pojazdów wyposażonych w wideorejestratory. Policjanci odnotowali 62 przypadki przekroczenia prędkości. W Tarnobrzegu na ulicy Wisłostrada 53-letni kierowca Mercedesa jechał z prędkością 121 km na godzinę. W tym miejscu obowiązuje ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę. Za popełnione wykroczenie mężczyzna będzie odpowiadał przed sądem.